Witam Was. Dziś przygotowałem dla Was kolejny zestaw słów, który bardzo często źle się wymawia. Kiedy źle wymawiamy słowo, to tak jakbyśmy mówili zupełnie coś innego. Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację. Obcokrajowiec słowo robak wymawia jako kolak. Słyszymy to słowo, jesteśmy zdziwieni. Próbujemy z kontekstu zrozumieć, co to osoba miała na myśli. Z racji delikatności i taktu nie poprawiamy jej. Ów obcokrajowiec jest przekonany, że poprawnie mówi to słowo. A wśród osób uczących się języka polskiego uchodzi za osobę biegle władające tym językiem. Mało tego, część z nich hipotetycznie naucza polskiego w swoim kraju, ucząc, że to małe stworzenie to kolak. I tak zamyka się koło. Na tym przykładzie chciałem wyjaśnić Wam, czemu nauczyciele, a w konsekwencji osoby, które uczą się języka angielskiego, tak często popełniają elementarne błędy wymowy. Zachęcam Was do poznania właściwej wymowy i wyrwania się z tego zaklętego kręgu błędu angielszczyzny. Zapraszam. Nieprawidłowa wymowa tego słowa może brzmieć mirror. Mirror. To jest błąd. Tak się nie mówi. Prawidłowa wymowa tego słowa powinna brzmieć mirror. Mirror. She screwed the mirror into the wall. She screwed the mirror into the wall. Calf. Calf. To jest błąd. To jest nieprawidłowa wymowa tego słowa. Słowo to powinno wymawiać się w następujący sposób. Calf. Calf. He tore a calf muscle playing soccer. Tore a calf muscle playing soccer. Gender. Gender. To jest nieprawidłowa wymowa tego słowa. Tak się je nie wymawia. Prawidłowa wymowa tego słowa powinna brzmieć. Genre. Genre. Horror is an interesting genre. Horror is an interesting genre. Restaurant. Restaurant. To jest błąd. To jest błędna wymowa tego słowa. Prawidłowa wymowa tego słowa powinna brzmieć restaurant. Restaurant. Easily recognize this restaurant by red sign with yellow writing. Easily recognize this restaurant by red sign with yellow writing. Foe. Foe. To jest błąd. To jest błędna wymowa tego słowa. Prawidłowa wymowa tego słowa powinna brzmieć doe. Doe. I'm at school, doe. I would rather be in Florida. I'm at school, doe. I would rather be in Florida. Nieprawidłowa wymowa tego słowa może brzmieć delayed. Delayed. To jest błąd. Tak się nie mówi. Prawidłowa wymowa tego słowa powinna brzmieć delete. Delete. Don't delete it, she screamed. Don't delete it, she screamed. Nieprawidłowa wymowa tego słowa może brzmieć event. Event. To jest nieprawidłowa wymowa tego słowa. Prawidłowa wymowa tego słowa powinna brzmieć event. Event. This is an important event. This is an important event. I kolejne słowo. Hierarchy. Hierarchy. To jest błąd. To jest nieprawidłowa wymowa tego słowa. A oto prawidłowa wymowa tego słowa. Hierarchy. Hierarchy. Such values are linked to a social hierarchy and power. Such values are linked to a social hierarchy and power.
kolejne słowo. Poignant. Poignant. To jest błąd wymowy. Tak się nie mówi. Prawidłowa wymowa tego słowa powinna brzmieć. Poignant. Poignant. It was a poignant moment for me. It was a poignant moment for me. I kolejne słowo. Desert. Desert. To jest błąd. Kładąc nacisk na pierwszą sylabę, powiemy nie deser, lecz pustynia. Prawidłowa wymowa tego słowa powinna brzmieć. Desert. Desert. Save room for dessert and enjoy the cheesecake. Save room for dessert and enjoy the cheesecake. Jeśli podobał się Wam film, kliknijcie przycisk kciuki subskrybuj. Dzięki za uwagę.